Państwa, Nordhausen to takie niemieckie miasto, partnerskie miasto Ostrowa Wielkopolskiego, leżące kilkaset kilometrów stąd, a my dzięki sprytnym urządzeniom będziemy za chwilę właśnie w Nordhausen. Będziemy rozmawiać z przedstawicielami tego miasta. Wiele rzeczy, proszę Państwa, dzisiaj będziemy próbować po raz pierwszy i to jest właśnie pierwszy z nowych pomysłów, które chcemy Państwu zaprezentować. Postanowiliśmy dzisiaj zabrać Państwa w podróż do miast partnerskich Ostrowa Wielkopolskiego i do miast zaprzyjaźnionych z Ostrowem Wielkopolskim. Rozpoczynamy od Nordhausen, gdzie powinni już w tej chwili na nas czekać pani burmistrz Barbara Rinke oraz najbardziej znany mieszkaniec Nordhausen w Ostrowie i chyba najpopularniejszy ostrowianin, na pewno honorowy ostrowianin, pan Peter Bloński. Przywitajmy gorącymi oklaskami. Słucham, halo? Widzicie Państwo, jak mam dobrze, nie muszę udawać, że potrafię mówić po niemiecku biegle, bo mogę rozmawiać z honorowym ostrowianinem, z honorowym obywatelem naszego miasta, oczywiście po polsku. A pierwsze pytanie, gdzie jest pani burmistrz? Ich erste Frage ist, wo ist die Frau Oberbürgermeisterin? Ja, unsere Oberbürgermeisterin ist zurzeit im Urlaub und deswegen möchte ich als Bürgermeister der Stadt Nordhausen herzlich unsere Bürger in der Partnerstadt Ostrow-Wielkopolski begrüßen. Nasza nadburmistrzynia niestety w tej chwili jest na urlopie i dlatego pani Hendrycke jako burmistrz naszego miasta by chciał serdecznie przywitać naszych obywateli w Ostrowie Wielkopolskim. To samo chyba też przywitam naszych obywateli. Proszę mi na początek powiedzieć, czy w Nordhausen macie Państwo podobny konkurs? Czy również wybieracie człowieka roku na przykład, jakkolwiek on by się nie nazywał? Also wir haben eine ähnliche Veranstaltung jedes Jahr am 3. Oktober. Zu unserem Nationalfeiertag werden in unserem Stadttheater ebenso Bürger für ihr Ehrenamt ausgezeichnet. Das sind Leute, die sich engagiert haben im Bereich Sport, Kultur, Feuerwehr, also insgesamt für das Allgemeinwohl in der Stadt Nordhausen etwas getan haben. Insofern denke ich, ist es ähnlich wie bei Ihnen heute Abend. W każdym roku w Dniu Narodowego Święta, Dzień Zjednoczenia Niemiec, to znaczy 3 października, odbywa się z tej okazji uroczysta Akademia w Teatrze Naszym, na której odznaczamy obywateli naszych, którzy wzorowo społecznie pracowali na rzecz naszego miasta i to w dziedzinie kultury, sportu, sprawach socjalnych oraz dla dobra powszechnego. Propozycje do tego przychodzą od obywateli miasta oraz z odpowiednich klubów lub stowarzyszeń. No to bardzo podobnie jak to się odbywa w Ostrowie Wielkopolskim z okazji Dni Miasta. Ale chciałem panów może zapytać teraz, jak w ogóle wam się podoba tego rodzaju pomysł, tego rodzaju łączenie i taka rozmowa, takie spotkanie. Also das Internet für Skype nutze ich natürlich auch privat, aber dienstlich ist das heute zum ersten Mal ein Jubiläum und insofern finde ich es eine ganz tolle Sache, dass man über die modernen Medien heute über 600 Kilometer zwischen unseren Partnerstädten und so eine Verbindung aufbauen kann. Oczywiście już prywatnie skorzystam z Skype'u, ale jeśli chodzi o służbowo, to ja skorzystam z niego po raz pierwszy. Ale jest to dla nas dalsze takie ucieszające doświadczenie, że możemy z wami być połączeni, chociaż jesteśmy oddaleni przez 600 kilometrów i aż tak dużo ludzi u was może nas zobaczyć i wysłuchać. Mamy nadzieję, że będziemy mogli to w przyszłości na zmianę jeszcze rozszerzyć. Pierwsza okazja nadarzy się już całkiem niedługo, ponieważ często bywacie Państwo na naszych świętach, świętach Ostrowa Wielkopolskiego. Najbliższe są majostaski. Nie trudno tutaj dojrzeć prezydenta, gdzie tutaj jest, ale panie prezydencie, czy możemy zaprosić naszych przyjaciół z Nordhausen na majostaski? Chyba mam nadzieję, że możemy. Tak jest, teraz zobaczyłem, proszę Państwa, zapraszamy serdecznie na majostaski. Początek maja będzie świetna impreza, jak zwykle w Parku Miejskim. Serdecznie zapraszamy. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich war das letzte Mal vor anderthalb Jahren in Ostrow-Wilkopolski mit Peter Blonski und ich bin sehr froh, dass er letztes Jahr bei ihm die Auszeichnung zum Ehrenbürger bekommen hat, weil er ist so der Verbindungsmann, der die Städtepartnerschaft ja schon seit Jahren begleitet und für uns natürlich auch als Übersetzer immer zur Verfügung steht. Und im Namen der Oberbürgermeisterin möchte ich natürlich auch Ihren Präsidenten Jaroslav Urbaniek gern nach Nordhausen einladen, damit man sich jetzt auch persönlich kennenlernt. Denn Skype ist eine schöne Sache, aber es sollte die persönlichen Kontakte nicht ersetzen. My serdecznie oczywiście podziękujemy za to zaproszenie. Pan burmistrz był przez, znaczy półtora roku temu to ostatni raz w Ostrowie razem ze mną i patrzę, cieszę, że ja jako już taki, co ponad prawie 30 lat przyjedzie do Ostrowa Wielkopolskiego, zostałem wyróżniony tytułem obywatela honorowego. Wszyscy tutaj w naszym miejscu cieszyli. I pan burmistrz chce przy tej okazji też serdecznie zaprosić pana prezydenta Jarosława Urbaniaka do naszego miasta, do Nordhausen i to w imieniu też naszej nadburmistrzyni i życzymy sobie, aby to by mogło być jak najszybciej. No i w ten sposób, proszę Państwa, jak Państwo serdecznie dziękujemy za pierwsze łączenie dzisiejszego dnia, nie ostatnie i wcale nie najdalsze, proszę Państwa. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom z Nordhausen. Bardzo proszę o oklaski.